W okresie zimowym łatwo o infekcję. Zazwyczaj dopada nas grypa lub zwykłe przeziębienie. Dość częstym objawem, jaki im towarzyszy, są problemy z zatokami. Nie trzeba od razu biec do apteki po leki. Wystarczy zaufać domowym sposobom i pozbyć się uciążliwych objawów. Jedynym składnikiem, jaki będziemy potrzebować, jest ul. Opłat z ciepłej soli ma właściwości rozluźniające, zmniejsza bóle głowy i pomaga przy uporczywym katarze, jak również przy zatkanym nosie. Takie działanie działa również relaksująco i odświeżająco. Nie należy jednak stosować ich w zamian wizyty u lekarza. Czynności te mogą tylko wspomagać konwencjonalną terapię. Opłat z soli na zatoki. Opłat z soli jest nieskomplikowany w przygotowaniu. Jego głównym składnikiem jest oczywiście sól i dobrze by było, gdyby to była sól gruboziarnista. Na początek należy ją podgrzać. Można to zrobić przy pomocy patelni, mikrofalówki lub po prostu w piekarniku. Później jeszcze ciepłą należy przełożyć do materiałowego woreczka. Jeśli nie mamy czegoś takiego pod ręką, można zastąpić go zwykłą skarpetą. Najlepiej jest się położyć i tak przygotowany okład położyć u nas adynosa. Ważne jest, aby sól była ciepła, jednak nie może. Być gorąca, ponieważ można się wtedy poparzyć. Taki kompres powinno się robić przed snem, aby łatwiej było nam oddychać podczas snu. Odradza się robienia go przed wyjściem z domu, ponieważ różnica temperatur może zamiast polepszyć, tylko pogorszyć nasz stan. Okłady z soli nie dla wszystkich. Mimo, że okłady z soli nie posiadają skutków ubocznych, to jednak nie są zalecane dla wszystkich. Nie powinny tej metody stosować osoby, które cierpią na migrenowe bóle głowy lub nadciśnienie. Nie należy również nadmiernie wykorzystywać tego sposobu, ponieważ czasami niezbędna jest wizyta u lekarza. Domowe sposoby mogą załagodzić objawy, jednak czasami konieczne jest włączenie leków. Okłady z soli mogą pomóc również przy zapaleniu ucha, bólach reumatycznych czy bólach ucha.